Jesteśmy na gali finałowej konkursu Wybory Miss Lesbian Poland 2019, a ty jesteś właśnie jedną z potencjalnych finalistek. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w danym konkursie? Stwierdziłam, że to może być po prostu dobra zabawa, i więc się zgłosiłam. Poza tym jestem z Poznania, wybory są w Poznaniu, mam blisko, nie musiałam dojeżdżać, więc po prostu się zgłosiłam. Jakie są twoje oczekiwania co do werdyktu na dzisiejszej gali? Czy liczysz na to, że jednak możesz wygrać ten dany konkurs? Nie wiem, wydaje mi się, że każda z nas ma równe szanse na wygraną. A twoim zdaniem, czym powinna potencjalna Miss Lesbian Poland wyróżniać się, jakimi cechami? No, wydaje mi się, że chyba aktywizmem i wiedzą o społeczności. A wygląd? No to wygląd tak naprawdę jest rzeczą subiektywną. Raz jednemu się podoba to, drugiemu to, więc... Czy znasz już swoje rywalki dość dobrze? Bo właśnie z tego, co widzę, w jednym pokoju siedzicie, przygotowujecie się do gali finałowej. No, trochę rozmawiamy, ale za dużo o sobie nie wiemy. No. A nie podstawiacie sobie nogi dzisiaj? Wydaje mi się, że nie. Każdy jest tak na luzie, na niczym wielkim nie zależy, więc no. A jeżeli chodzi o samą dzisiejszą galę, czy stresujesz się, czego najbardziej obawiasz się, bo jednak macie trzy wyjścia za chwilę? No jakoś za bardzo nie mam obaw. Po prostu chciałabym dobrze wypaść, tyle.